Cześć, to Justyna, a to 201 odcinek słuchowiska Pogadajmy o Życiu. Jest 9 września, za oknem jest słońce, jest 9.33, o chciałam powiedzieć 33 po krakowsku. Piję sobie kawę i czekam na kuriera, który przywiezie papier toaletowy, ponieważ dzisiejszy poranek był jednym z tych dramatycznych poranków, w których okazuje się, że nie ma papieru, ręcznika kuchennego bez wdawania się w szczegóły. Więc siedzę sobie od jakiejś ósmej, nie wiem, czterdzieści, czytam internet, robię sobie jakieś wstępne plany, już załatwiłam parę rzeczy przez telefon, co wymaga ode mnie hardkorowej odwagi, bo po prostu naprawdę ja nie wiem, nie sądzę, że kiedykolwiek opuści mnie ta taka całkowita wewnętrzna niechęć do załatwiania rzeczy przez telefon. Po prostu nie rozmawiać przez telefon i nie cierpię, jak ktoś do mnie dzwoni. Poza naprawdę jakimiś tam wyjątkami typu Krzyś, który z kolei telefony uwielbia, czy moja siostra, czy moja rodzina, czy Marta Niemira, która do mnie <laughs> dzwoni też dość często, ale jak tak dzwoni do mnie ktoś inny, szczególnie w jakichś sprawach urzędowo-zawodowych, o Boże. Najgorsze rzeczy mam przed oczami. Ale dzisiaj chciałam porozmawiać trochę o czymś innym. Mianowicie, kiedy sobie ta rano skrolowałam tego fejsa, to wyskoczyła mi jakaś, jakiś post Mery z Polski, która zresztą przecież tutaj kilka odcinków temu była z okazji premiery swojej książki. Jestem Marysia i chyba się zabije dzisiaj. No i pewnie jak większość z was wie i zna Mery z Polski, to wie, że ma bardzo wyrazistą stylówę, nie? Że jest czarno-biała albo czarno-biało-czerwona, tam nigdy się nie pojawia inny kolor. No i właśnie dzisiaj uderzyło mnie takie zdjęcie Mary, która jedzie sobie samochodem, ma takie wielkie czerwone pierścienie, piękną czerwoną szminę, doskonały eyeliner. No po prostu jest przepiękna, to jest w ogóle przepiękna kobieta. Pozdrawiam Mary. I pomyślałam sobie, ja cię kręcę, jaką ta dziewczyna ma stylówę. To jest coś niebywałego. No i parę postów dalej, widziałam grupę, jestem w takiej grupie na Facebooku o polskich markach modowych i któraś z dziewczyn szukała takich prawdziwych kowbojek. Myślę sobie, kurde, ale bym chętnie miała takie buty. Potem od razu sobie myślę, nie, no przecież gdzie ty i kowbojki, przecież ty jesteś bardziej w stylu takich, nie wiem, jakichś sneakers albo jakieś baleriny. Ja w ogóle mam hopla na punkcie butów, więc butów mam, chciałabym mieć najwięcej, ale jeżeli mam ładować jakiekolwiek pieniądze w swoją szafę, to zawsze są to buty. No ja mam buty bardzo zachowawcze, jakieś gładkie baleriny, jakieś pojedyncze sandały. Mam dwie pary Birkenstocków. Mam jakieś tam jedne takie fajne panterkowe lordy, czy tam lordsy. Też jakiejś takiej fajnej polskiej marki. I naprawdę zawsze mam coś takiego, że jak mam włożyć na przykład właśnie jakieś takie buty typu te panterkowe, powiedzmy baleriny. To mam od razu w głowie takie, taką myśl, że ja zdradzam ten swój styl, który się bardziej koncentruje wokół albo na przykład w pełni czarnych stylówek, bo uważam, że czarny to jest w ogóle kolor mojej duszy. A poza tym mam jakąś taką niesamowitą słabość do totalnie czarnych stylizacji. Uważam, że wtedy naprawdę ludzie wyglądają. Znaczy, nie wszyscy, ale bardzo, bardzo dużo osób wygląda wtedy naprawdę tak Klasy, i w ogóle wszystko ma sens. A z drugiej strony potem sobie myślałam, nie, no, ty jesteś bardziej Adidasowa, że, że tutaj Adidas, tutaj jakiś jeans, podwinięta kostka, tutaj jakaś bluza. I zaczęłam sobie znowu myśleć o moim największym koszmarze dorosłości, mianowicie takim, że ja nie mam żadnego stylu. Żadnego stylu. Na przykład mam taką przyjaciółkę. Małgosia, którą serdecznie pozdrawiam, i Małgosia to jest dziewczyna. Po prostu yy, nie wiem, wycielibyście wszystkie charakterystyczne yy, rzeczy, tak, żeby nie mogła Małgosia zidentyfikować. Zostawilibyście mi sam strój i ja będę wiedziała, że to jest Małgosia. Drugą moją taką przyjaciółką jest Marta, którą też serdecznie pozdrawiam, Rudosku, kochany. I Marta też ma taką stylówę, że po prostu zawsze wiem, że to jest Marta. I, I po prostu zawsze jakoś tak miałam taki brak w sobie, taki, takiego poczucia, że ja też jestem osobą, że jak ktoś mnie zobaczy, to będzie wiedział, że to ja. Po niektórych filmach z naszego ślubu <grytanie> widzę, że jedno z najbardziej charakterystycznych moich cech, że z daleka ktoś widzi, że ja to ja. Jest mój chód, <grytanie> co mnie do końca mnie cieszy. Ale zauważyłam, że mimo że mam 35 lat i takie czasy nastoletniego, nastoletniej potrzeby przynależności, takiego grupowania się w różne subkultury, identyfikowania się z jakimiś ludźmi konkretnymi, nie wiem, grupami typu, nie wiem, u mnie to by, by, byli granżowcy, by, były metale byli pankowie, pan pan, 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 były panki. Ja akurat wtedy pamiętam, że faktycznie do nikogo się nie, 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 poczuwałam za bardzo, ale byłam czymś pomiędzy grungem, taką grunge'ową, a taką dziewczyną trochę sportową, ale w takim kontekście, że zawsze miałam sportowe ciuchy. Ale nie takie szeleszczące dresy, tylko na przykład miałam takie buty do trekkingu, plecak, jakąś właśnie luźniejszą bluzę. Wszystko w kolorach takiej zgniłej zieleni, granatu, bordowego, tak bordowy kolor jeszcze był. Na przykład miałam, pamiętam, latami nosiłam najpierw beżową kurtkę z Alpinusa, potem nosiłam czerwoną kurtkę z Alpinusa. A pomiędzy skate, skate'ami, jakoś też do skate'ów mi było całkiem. Blisko miałam taki etap noszenia bojówek i jakichś takich właśnie e, obcisłych e, longsleeve'ów I miałam też wtedy taką potrzebę, właśnie, żeby być w danym stylu. I, i miałam takie dnie, że na przykład wszystko miałam. W praniu i nie miałam się w co ubrać, i wtedy musiałam włożyć na przykład jakiś sweter, który bardziej przypominał sweter dziewczyn takich metalówek. I wtedy też miałam takie poczucie, że w ogóle jestem w innej skórze. No i właśnie jestem zaskoczona, że mając te 35 lat, mam takie rozkminy, że kurde, nie mam swojego stylu. I jak spojrzę na swoją szafę, to mam takie. Rzeczy, które są jakby wyłama próbą wyłamania się z tego. Chociaż im jestem starsza, tym więcej mam odwagi do tego, żeby właśnie włożyć coś bardziej kolorowego, może coś takiego bardziej wykrąconego w swoim em, fasonie. I na przykład teraz podczas wakacji w ogóle słuchajcie, ja 35-latka z całkiem em, niemałym biustem. Przez całe wakacje w tym Egipcie, gdzie byliśmy, po prostu nosiłam, właściwie stanik nosiłam chyba ze dwa razy. I nawet teraz byliśmy na weselu przyjaciół, i też miałam, nawet na swoim ślubie nie miałam stanika, i nie miałam stanika teraz na ślubie przyjaciół, ponieważ nie miałam odpowiedniego biustonosza pod sukienkę na cienkich ramionczkach. W ogóle włożyłam coś cienkiego, miałam odsłonięte ramiona. I na przykład dla mnie to jest odwaga. Ponieważ y, byłam zawsze w, y, odkąd gdzieś tam nie ważyłam mało, odkąd nie ważę mało, to miałam zawsze takie przekonanie, że trzeba się gdzieś tam bardziej zakryć. No oczywiście to jest właśnie to, co, to czym często nas karmi, y, karmią starsze pokolenia, nie, no, ale nie możesz, tak przy to nie wypada. Musisz mieć coś krótszego, bo tutaj masz celulitis, przepraszam, celulit, przepraszam, celulit, i tak dalej, i tak dalej. A ja mam takie, jak się dobrze w czymś czuję, no to to jest najważniejsze. Więc się na przykład dobrze czułam w sukience na ramionczkach, która raczej, oczywiście była czarna. I na przykład kupiłam sobie ostatnio marynarkę, a nie noszę marynarek w ogóle. I też byłam w tej marynarce i też się czułam całkiem spoko. Ostatnio pomyślałam sobie, że może zaczęłabym nosić spódnicę, bo od wielu lat nie noszę w ogóle spódnic, tylko sukienki. I kupiłam sobie dwie plisowane spódnice, i na pewno będę je sprzedawać, ponieważ oczywiście zagubiłam formularz zwrotu, jak to ja, więc będę je sprzedawać, bo jednak nie jest to kompletnie mój klimat i nie wiem, co mam do tego włożyć. Nie, nie mam pojęcia. Więc znowu poszukiwania stylu. No i tak się zastanawiam, na ile to jest moje odczucie, a na ile inni postrzegają mnie inaczej. Bo na przykład. Pamiętam, że kiedyś moja była współlokatorka, wysłała mi um, jakiś link do zakupów. To było bardzo dawno temu. I właśnie tam było coś, co było turkusowo-różowe, i powiedziała: No, to jest idealne w twoich kolorach. To jesteś po prostu Ty. Te kolory to jesteś Ty. Nagrywając ten odcinek, patrzę na obraz Damiana Leszczyńskiego, który dostałam w prezencie, i on też jest jaskrawo, różowo-turkusowy. Patrzę na swoje paznokcie. Moje paznokcie również mają teraz od wczoraj. Jaskrawy róż, miętę, turkus, żółty. I to są na przykład kolory, które ja uwielbiam, a których w ogóle praktycznie nie ma w mojej szafie. Mam dosłownie dwie bluzki. T-shirtowe, które są jakby w wzór Lastrico, jedna jest właśnie miętowa, druga jest różowa i one mają takiego typu kolory. Więc na przykład bardzo mnie ciekawi, dlaczego ludzie kojarzą mnie z takimi kolorami, mimo że ja ich na co dzień w ogóle nie noszę i moja szafa ich absolutnie nie odzwierciedla. Chociaż tak sobie myślę, że na przykład w biżuterii czasami gdzieś tam się ten motyw pojawia. Ja po prostu bez przerwy chodzę w czarnych, ciemnych kolorach. Czarny, szary, jakieś bordowe rzeczy. I tak się właśnie zastanawiam nad tą rozbieżnością pomiędzy naszym postrzeganiem samych siebie, a tym, jak postrzegają nas inni. Najlepszym dowodem jest w ogóle nasze mieszkanie, na to, jaka jest rozbieżność, że mamy mieszkanie w, tonące w kolorach. To jest po prostu mnóstwo kolorów, i ja uwielbiam kolorowe rzeczy. Ostatnio sobie przywieźliśmy taką kolorową, witrażową lampkę, właśnie też z Egiptu, w kształcie jaja, i ona świeci na też kilkanaście różnych kolorów. I to jest po prostu patrzenie na te kolory, mnie. Uspokaja teraz, uspokaja, przepraszam. Teraz y, nagrywam to i na parapecie mam takiego byczka, którego sobie przywieźliśmy kiedyś tam też z jakiejś wakacji i on jest mozaikowy. To jest chyba Hiszpania. Ma taki symbol, y, czy ta, ta, jedna z takich pamiątek hiszpańskich. To są takie byki kolorowe, wyklejane y, i na przykład patrzenie na niego jest po prostu dla mnie... Terapią, terapeutyczne. Za moimi plecami jest wielki, wielki plakat, czy no nie plakat, tylko wielka rama, w której są złożone turbokolorowe puzzle. Cały regał, który mam w pokoju jest w grzbietach książek różnokolorowych. No jest ten obraz Damiana, krzesła są różnokolorowe. I, I to jest tak dziwne, że ja żyję w takich różnych kolorach. Otaczam się nimi. Jestem kojarzona z jakimiś jaskrawymi różami i turkusami, i miętą i żółcią. A sama ubieram się właściwie zawsze na czarno i wciąż mam totalny miszmasz, jeżeli chodzi o to, jaka jest moja stylowa, jaki jest mój styl. Ja uważam, że mam brak stylu. Nie mówię to dzisiaj, dlatego, że jest to dla mnie po prostu ciekawa zagadka. I zastanawiam się, czy wy też tak macie. I chciałam właśnie o tym z wami pogadać. W komentarzach najlepiej, czy wy też macie takie rozbieżności, czy, czy identyfikujecie się z jakimś konkretnym stylem, czy czujecie, co jest wasze, a co nie jest wasze. Czy też inaczej was postrzegają wasi znajomi, bliscy, czy jakieś otoczenie, czy nie. Ja trochę się z tym bardziej zderzam też na przestrzeni, z tym takim w ogóle postrzeganiem. Mnie, jako osoby, no tutaj w social mediach i generalnie w komentarzach też. Szczególnie tutaj mówię o piątym, ponieważ ktoś, kto słucha mojego głosu przez ileś tam dni, bo pewnie jakby to zsumować, wszystkie godziny podcastu, to wyjdzie z tego kilka dni. I tutaj mówię głównie o piątym, to ma jakiś obraz mojej osoby wytworzony, i on naprawdę, uwierzcie, mi tak rzadko ma. Um, punkty styczności z tym, kim ja jestem i za kogo ja się uważam. Może nawet nie uważam, tylko po prostu kim jestem. Ludzie na przykład myślą, że jestem bardzo poważnym człowiekiem. Że jestem bardzo nie wiem, taka um, wy, wy, czy no ja jestem wyważona. Kiedy muszę, to jestem wyważona. I jestem bardzo na przykład wrażliwa. Ale komuś w ogóle nie Przychodzi do głowy, że ja na przykład mogę mieć poczucie humoru, albo że na przykład mogę też robić inne rzeczy, że mogę na przykład napisać książkę o sobie. Że właśnie wydaje mi się, że teraz chyba sobie trochę odpowiadam na to pytanie, że jak ja oczekuję tego, że będę miała jakiś konkretny styl, to jeżeli mam konkretny styl, to już nie mogę mieć innego stylu. I skoro na przykład robię piąte Nie Zabijaj, no to już dlaczego piszę książkę o sobie? Albo jeżeli piszę książkę o sobie, to potem dlaczego opowiadam o tragediach innych? Ale nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Bo jednak takie szufladkowanie siebie w takim zawodowym powiedzmy, czy w formie wyrażania siebie to jest coś innego, a strój to też jest coś innego, chociaż to też jest forma wyrażania siebie, no nie wiem. Jestem bardzo ciekawa, jakie wy macie z tym doświadczenia. I czy też macie coś takiego, że zazdrościcie ludziom stylówy znaczy w takim pozytywnym sensie, na przykład tak, jak ja dzisiaj popatrzyłam na Mary i mówię, Jezus, ale ona ma stylowe. I ta stylowa to nie jest moja stylowa, ale wciąż ją mega podziwiam. Ja bym się pewnie nie odnalazła w tych strojach, ale chciałabym mieć takie stroje, w których po prostu się czuję taka wzmocniona. Które by były takim jakimś moim stanowiskiem, manifestem. Z drugiej strony, skoro mam taką potrzebę, to może trzeba się przyjrzeć temu, dlaczego mam taką potrzebę. No i z taką właśnie myślą Was zostawiam. Jestem bardzo ciekawa, jakie wy macie doświadczenia. Piszcie w komentarzach. I jak widać, wrzesień jest dla mnie po prostu autentycznie płodnym miesiącem. Po prostu mam ochotę siedzieć i gadać. A to chyba dobrze dla wszystkich. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia! Pa!